Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytanie. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zapytam, proszę państwa, mojego gościa dzisiaj o to, jak będzie wyglądała szkoła od września, ponieważ za mniej niż miesiąc dzieciaki wracają do szkół. Ze mną na łączach pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor. Pani minister, Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół. Jak powinny przygotować się szkoły na przyjęcie dzieciaków od września? No i czy zdążą, bo to mniej niż miesiąc został? Tak, myślę, że szkoły tak naprawdę już pewne wytyczne i są obznajomione i przyzwyczajone, bo przygotowywaliśmy się w podobnym reżimie rok temu. Tak to przypominam i sierpień to też były takie oczekiwania też ze szkół, jasnych wytycznych i precyzyjnych wytycznych. Myśmy skorzystali już z doświadczeń, ale też z tego roku, który za nami, i przygotowaliśmy te wytyczne i je opublikowaliśmy, ogłosiliśmy, tak by dyrektorzy już wiedzieli, jak szkoły mają przygotowywać, ale z drugiej strony dyrektorzy mają swoje doświadczenia i dostosowują też te wytyczne do możliwości, do organizacji, jaka jest w danej szkole. Każda szkoła jest inna, inna jest większa, druga mniejsza, mniej bardziej liczna. Natomiast podstawowe wytyczne, a więc dystans, a więc dezynfekcja, a więc tam, gdzie nie ma możliwości utrzymania tego dystansu w częściach wspólnych w stosunku do dzieci, młodzieży, maseczki. To wszystko jest zapisane, w jaki sposób organizować, jak spróbować w różny sposób rozpoczynać, zróżnicowany sposób rozpoczynać dzień, zajęcia. To wszystko jest w tych wytycznych, one już są i można z nich korzystać i szkołę przygotowywać. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze i chyba na to wszyscy czekamy, rodzice, dzieci, na taką informację, czy to będzie stacjonarna nauka. I do tej stacjonarnej nauki się bardzo mocno przygotowujemy, stąd oprócz wytycznych, które powiem za chwilę, w jakim zakresie się trochę różnią od poprzedniego roku, to przekazujemy środki bezpieczeństwa. Do szkół trafi sprzęt bezpieczeństwa taki dosyć profesjonalny, to takie stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, tutaj z agencją rządową rezerw strategicznych tę wysyłkę do szkół przygotowujemy. To jest sprzęt i stacje za ponad 100 milionów. Oprócz tego trafi 100 tysięcy termometrów, trafią maseczki, wystarczają ilości, płyn dezynfekujący oraz rękawiczki. To są bardzo ważne kwestie, czyli z jednej strony informacje wytyczne, jak organizować szkołę, z drugiej strony konkretna pomoc, konkretny sprzęt, materiały, środki ochrony indywidualnej. I to w tej chwili te pakiety razem z agencją przygotowujemy tak, żeby po 20 trafiły do szkół w sposób wystarczający. Pani minister, pani powiedziała takie zdanie, że oczekujecie na decyzję, czy powrót do szkół będzie w trybie stacjonarnym. Czy jest w ogóle możliwy? Nie, ja może się wyraziłam nieprecyzyjnie. Myślę, że wszyscy, na co czekamy w ogóle jako Polacy, to czekamy na to, żeby to był stacjonarny, i do takiego stacjonarnego się przygotowujemy. To jeszcze raz powtórzę, ten wariant, który jest wariantem głównym, do którego się przygotowujemy, stąd ten sprzęt, stąd te wytyczne, to jest oczywiście stacjonarne funkcjonowanie szkół i na to liczymy i uważamy, że tak będzie. A proszę powiedzieć, w czym te wytyczne, jak pani wspomniała, które zostały opracowane w tym roku, różnią się od tego, co było w zeszłym roku? Bo jak rozumiem, takie stacje do pomiaru temperatury no ułatwią, rozładują te korki, które stały pod szkołami. Na przykład no w moich szkołach dzieciaki tam czekały po kilkanaście minut na pomiar temperatury i marzły pod szkołami, więc chyba taki profesjonalny sprzęt może trochę usprawnić tę sprawę. Oczywiście, że profesjonalny sprzęt usprawni sprawę i usprawni kwestię. Jesteśmy, no niestety, ale dodatkowy rok mamy doświadczenia z pandemią i jesteśmy już do tego pewnie lepiej przygotowani jako państwo, jako rząd. Natomiast sprzęt, przypomnę, że w zeszłym roku trafiło 75 tysięcy termometrów bezdotykowych. Oprócz tego sprzętu do mierzenia temperatury i dezynfekcji płynu trafi też 100 tysięcy termometrów bezdotykowych. I to jest jakby jedna kwestia, która ma pomóc w zorganizowaniu i w rozpoznaniu zagrożenia
zakażenia ucznia, u nauczyciela. Natomiast to, co jest różnicą, pani redaktor, między tym rokiem a poprzednim, to jest to, że jesteśmy w dobie już szczepień przeciwko COVID-19 i te szczepienia są największą gwarancją zapobieżenia zachorowaniom. Dlatego też przygotowujemy się też, już jesteśmy po jednej dużej akcji informacyjnej w czerwcu, do dużej akcji informacyjno-edukacyjnej w szkole, bo to jest głównie to, co chcemy zrobić, ale też pomóc w zorganizowaniu szczepień. Dlatego też tutaj zachęcamy dyrektorów i będzie takie 3 tygodnie września poświęcone szczepieniom, akcja informacyjna, akcja taka organizacyjna i już samych szczepień, które, jeśli będzie taka wola rodziców i dyrektorów, do niczego nie będziemy przymuszać, mogą się odbywać też na terenie szkoły. Myślę, że ciekawą informacją jest to, i tutaj wracając do pytania pani redaktor, chcę zaznaczyć, że ta rekomendacja szczepień też jest taką kluczową, jeśli chodzi o wytyczne. Drugą kwestią to też jest taka rekomendacja zrównoważenia tych wszystkich środków bezpieczeństwa z tak ochroną psychologiczno-pedagogiczną dzieci, które no wróciły na moment po dużej przerwie w kontakcie z rówieśnikami, wróciły na moment do szkoły w czerwcu. Teraz jesteśmy przekonani, chcemy tego, żeby wróciły już na stałe i warto się przyjrzeć, zobaczyć i też umieć działać w sytuacji kryzysowej. Oprócz wytycznych przygotowujemy materiały, szkolimy nauczycieli, szkolimy dyrektorów, kadrę psychologiczno-pedagogiczną w zakresie wsparcia, szczególnie w sytuacji kryzysowej, żeby rozpoznać tę sytuację kryzysową, ale też umieć zadziałać. Myślę, że jeszcze pani redaktor, oprócz tego, że mamy wytyczne, mamy sprzęt, przygotowujemy nauczycieli, dyrektorów do wsparcia w trudnej sytuacji, to przygotowujemy też konkretne materiały z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Będzie to takie mini programy dotyczące w ogóle szczepień, historii i skuteczności oraz tej prawdy na temat szczepień, by ją upowszechnić wśród rodziców, wśród młodzieży i dzieci. I to będą filmiki, to będą scenariusze lekcji. To będą też spotkania z nauczycielami, ale przede wszystkim specjalistów z rodzicami, już je kuratorzy organizują. Także tutaj działanie jest wieloaspektowe, wielotorowe, żebyśmy się dobrze do tego roku przygotowali. Pojawiają się gdzieś w przestrzeni publicznej, a może w przestrzeni mediów społecznościowych takie informacje i takie pomysły, że dzieci niezaszczepione będą rozróżniane od dzieci zaszczepionych, że te dzieci niezaszczepione będą na przykład uczyć się stacjonarnie. Czy są takie oficjalne zalecenia, czy to tylko pomysły? Bo to córka mnie na przykład wczoraj zapytała: mamo, czy to prawda, że dzieci niezaszczepione będą się uczyły zdalnie? Znaczy, ja w ogóle chcę powiedzieć, że ja zachęcam do szczepień w tym przedziale, który jest dopuszczony przez Radę Medyczną przy premierze. Natomiast my nie chcemy segregować, może to jest złe słowo, bo niepotrzebnie też upowszechnione, ale nie chcemy dzielić dzieci na zaszczepione i niezaszczepione, zwłaszcza że nie wszystkie dzieci oczywiście mogą być poddane w tej chwili szczepieniom. Myślę, że ciekawą informacją tutaj, jakby mnie pani redaktor zapytała, to teraz już właściwie zmieniły się dane i mamy prawie 30%, to wiem od wczoraj, dzieci w tym przedziale od 12 do 18 roku zaszczepionych pierwszą dawką. Natomiast oczywiście w tej chwili wszystkie dzieci rozpoczynają, taka jest decyzja, od 1 września stacjonarnie naukę. Natomiast trudno powiedzieć, oby i na to się nastawiamy, że wiemy, że ta kolejna fala jest i na pewno, i to wiemy też z całą pewnością, że szczepienia są najskuteczniejszą ochroną i na pewno im większa będzie liczba zaszczepionych nauczycieli, dzieci, to tym większa jest szansa i pewność, że ten rok zaczniemy i skończymy stacjonarnie. Natomiast trudno mi powiedzieć, co się będzie działo, gdyby, nie daj Boże, ta fala była jakaś silna i trzeba będzie wracać do hybrydy czy nauczania zdalnego. No i wtedy wiadomo, że przy tym, jak dzieci są niezaszczepione, to te są
najbardziej narażone na zachorowanie, ale dzisiaj nie ma takich decyzji. W tej chwili decyzja jest taka, wszyscy wracamy do szkoły, informujemy rzetelnie o szczepieniach, zachęcamy, pomagamy zorganizować te szczepienia, natomiast niczego na nikim nie wymuszamy i nie tworzymy podziałów. A odnośnie nauczycieli, pani minister, pojawiały się takie pomysły przedstawicieli Rady Medycznej przy panu premierze, by nauczyciele znaleźli się w tej grupie, która będzie podlegała obowiązkowi szczepień. Wczoraj minister Niedzielski powiedział, że nie, jednak takiego obowiązku nie będzie. W tej chwili zaszczepionych jest 70% nauczycieli. Czy pani zdaniem to jest zadowalająca liczba? Czy to wystarczy? To jest dużo, bo jest nawet więcej niż 70. My z ostrożnością szacujemy, że jest ponad 70. Myślę, że nawet 80% nauczycieli jest zaszczepionych. Ja przypomnę, dlaczego my tak szacujemy. Ponieważ w tej pierwszej fazie, kiedy nauczyciele byli w tej grupie zero i byli w pierwszej kolejności uprawnieni do szczepienia, myśmy pomagali w rejestracji, więc mieliśmy bardzo precyzyjne dane, ile nauczycieli jest zarejestrowanych i jaka część z nich się zaszczepiła. I z tych rejestrowanych przez system informacji oświatowej 95% nauczycieli i szkolnych i akademickich zostało zaszczepionych, natomiast później już trwała akcja z tych 60% zarejestrowanych. Później trwała normalna akcja szczepień powszechnych, szczepień populacyjnych i sądzę, że w tej chwili szacujemy, biorąc pod uwagę tempo szczepień w Polsce, że to jest ponad 70, około 80% zaszczepionych nauczycieli. Uważam, że to jest duża grupa nauczycieli zaszczepionych. Myślę, że dalej się będą szczepić i tutaj nie ma powodu, by w tej grupie tworzyć jakieś dodatkowe regulacje, które by przymuszały nauczycieli do szczepień. Pani minister, pani powiedziała o tym scenariuszu, że we wrześniu wszystkie dzieci wracają do stacjonarnej nauki. Nikt w tej chwili jednak nie wie, jak ta czwarta fala będzie wyglądała i czy ona w ogóle będzie. No możemy się jej na razie spodziewać, ale jakie scenariusze przygotowuje Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia na rozwój ewentualnej czwartej fali? Jakie różne możliwości państwo przewidujecie? Co się będzie działo, gdy co? To znaczy w tej chwili, i to chcę powiedzieć tak bardzo jasno, z pełną stanowczością, wracamy do stacjonarnego nauczania, szczepimy się wszyscy, którzy mają tego świadomość, organizujemy bezpieczną naukę i to jest podstawowy wariant. Oczywiście, że nie wykluczamy, gdy będzie rozwijała się pandemia w sposób niekontrolowany, ale mamy nadzieję, że to ta fala taka nie będzie, chociaż naprawdę uczono nas pokory i wiemy, że to są wszystko przewidywania. Oczywiście, że są przygotowane i mamy te warianty i sposoby organizacji przygotowane. No niestety już przećwiczone w jakimś stopniu w poprzednim roku szkolnym. I hybryda miejscowa, czyli w zależności od tego, gdzie jest większa liczba zachorowań, w jakim powiecie czy w jakim regionie. I zdalne, i częściowo zdalne, częściowo hybrydowe. Te wszystkie sposoby organizacji mamy w projektach, natomiast dzisiaj podstawową formą nauki, jaką planujemy, do jakiej się przygotowujemy w pełni, to jest stacjonarne. Powtórzę, to stacjonarna nauka, ale z obostrzeniami. Ta stacjonarna nauka przy tych wytycznych, które tutaj zarekomendowaliśmy, one były wypracowywane przez zespół, który ze mną współpracuje razem z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektorem Sanitarnym, ale także tutaj spotykamy się, jestem przewodniczącą Rady przy ministrze do spraw bezpieczeństwa w szkołach w czasie COVID-u, więc też analizujemy z przedstawicielami Rady Medycznej, z wirusologami, epidemiologami, z dyrektorami szkół różne scenariusze i warianty. Natomiast dzisiaj ten wariant, który powszechnie będzie funkcjonował, to wariant nauki stacjonarnej, ale tutaj oczywiście trzeba podchodzić z pełną pokorą i też wiedzieć, że no, to, co przyniesie przyszłość, to jest trochę nieznana. Natomiast też rozmawiamy z naukowcami, którzy przewidują różne sprawy, różne kwestie, więc mamy nadzieję, że stacjonarny powrót do szkół przy tych wszystkich obostrzeniach, przy zaszczepionych nauczycielach, przy tych, że, bo przecież tu chciałabym zwrócić uwagę, pani redaktor, też naszym słuchaczom i widzom,
poziom, że nie sama szkoła jest też problemem, tak? I w niej przenoszenie wirusa, ale cała mobilność okołoszkolna. Mamy kilka milionów dzieci, wokół tego jest ileś milionów ludzi dorosłych, którzy te dzieci odprowadzają, przywożą, spotykają się dziadków, rodziców. I to ten ruch okołoszkolny, im więcej osób będzie w Polsce zaszczepionych, to jest mniejsza szansa, że ruch okołoszkolny, w tym szkoły, będą i nauka w nich stacjonarna będzie problemem. I tutaj stawiamy kropkę, pani minister. Dziękuję serdecznie. Miejmy nadzieję, że jednak ten rok szkolny będzie zdecydowanie spokojniejszy niż ten ubiegły. Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, była moim i państwa gościem. A państwa zapraszam. Już po przerwie porozmawiamy właśnie o tym, czy szczepić dzieci, czy nie szczepić.